powiem tak, Klaudia mi zrobiła trochę wstęp. Ta kamera mnie łapie, więc proszę mnie to dobrze obejrzeć. Zanim cokolwiek powiem, dobrze mnie nagrajcie. Dobrze wyglądam, właśnie. Dla tych, którzy mnie nie widzą z daleka, zaprezentuję siebie. Bawełniana sukienka, sportowe buty, białe, długie, sportowe skarpety z napisem pewnej marki, bluza sportowa z kapturem, no i czapeczka z daszkiem. Taki jest mój dzisiejszy outfit. I powiem wam tak, dobę temu do głowy mi nie przyszło, by tak się ubrać. Ja normalnie założyłabym do tej sukienki szpilki albo kozaki. Co ja w takim razie robię w takim stroju dzisiaj? A powiem wam lepiej, nie cierpię długich skarpetek, a najbardziej na świecie białych. Nie wiem, ile tutaj byłoby pań entuzjastek takiego stylu. Ręka do góry. Co ja tu robię? Dlaczego jestem tak ubrana? Wczoraj, późnym wieczorem, wyświetliło mi się w głowie właśnie ta styluwa. Mówię, dobrze Boże. Ubiorę się tak, nie ma problemu, tylko musimy to jakoś wytłumaczyć ludziom. Wiecie, co ja przed wami prezentuję? Niestandardowe myślenie. Amen. I chcę powiedzieć wam taką rzecz. Czego tak się przyssaliście do swoich schematów? Czemu tak trzymacie się pazurami swojego ramowego myślenia? Czemu nie pójdziecie krok dalej? Czemu nie zaczniecie zamawiać w restauracji coś innego niż kotlet schabowy? Czemu nie pojedziecie na wakacje w inne miejsce niż zawsze w to samo jedno miejsce? Czemu, drogie panie, nie zrobicie ze sobą czegoś takiego, co do tej pory nie przyszło wam do głowy? Ja wam powiem dlaczego. Bo się boicie. Ramowe myślenie daje nam poczucie bezpieczeństwa. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wydaje nam się, że wszystko mamy ogarnięte. Poruszamy się w pewnych ramach, w pewnych granicach. I od czasu do czasu przychodzi wam na myśl, żeby zajrzeć, co jest po tej drugiej stronie. Ale kiedy zbliżacie się do tej swojej własnej granicy, to przychodzi lęk i mówi tak, nie, 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 tam jest niebezpiecznie. Nie ryzykuj, nie wiesz, co tam cię spotka, nie poradzisz sobie, wyśmieją cię, jesteś za cienki. Wracaj do swojej zagrody, baranie. Wracaj do swoich granic. Tam jesteś bezpieczny, tam wszystko znasz, tam wszystko kontrolujesz, tam się na wszystkim znasz, tam jest dobrze. Co ty chcesz więcej, dzieciaku, od życia? To mówi lęk i mówi tak do was i mówi w różnej postaci. Boicie się ludzi, boicie się diabła, boicie się Boga, boicie się siebie samych, różnych rzeczy się boicie. Ale jeżeli jesteście w miejscu bez ruchu, jeżeli nie przekraczacie swoich osobistych granic, to znaczy, że za tym stoi lęk. Amen. I musicie go nazwać sami. Sami wezwać ten lęk po imieniu i powiedzieć, chodź szmatławcu, klękaj przed wielkim imieniem Jezus. Amen. Ale to wy musicie zrobić. Artur dzisiaj mówił o nowej drodze. Jak chcecie wejść na nową drogę? Którędy? Wiecie, co jest po drugiej stronie tej granicy? Ja wam powiem, co jest. Nowa ziemia do zagospodarowania. Amen. Przez was, w wierze. Chcemy iść dalej, chcemy się poszerzać. Musimy wyjść z ramowego myślenia. Musimy zacząć w pierwszej kolejności wyciągać te wszystkie bariery, które stoją nam na drodze. Idziemy nową drogą, której nie znamy. Słuchajcie, my tej drogi nie znamy. To jest droga, której nie znamy. Hello, nie znamy. Czyli my nie możemy trzymać się naszego utartego myślenia, rozumiecie? Kumacie to?
My nie możemy myśleć w sposób standardowy. Musimy się poszerzyć. Zacznijcie od rzeczy małych. Przyjdźcie z tym do Boga. Niech wam pokaże, jaki lęk stoi za tym, że jesteście w miejscu bez ruchu. Poszerzenie zaczyna się najpierw tutaj. Ja się poszerzyłam o białe skarpetki, których nie lubię. O zupełnie nową stylówę. I powiem wam, że czuję się w tym bardzo dobrze. Wiecie? Wiecie, jak ja się dzisiaj czuję? Odważniejsza. Amen. Czuję się silniejsza. Czuję, że mogę zrobić większe rzeczy niż ta. Może to brzmi bardzo śmiesznie, bo to jest banał, słuchajcie, bo to są tylko po prostu skarpety do sukienki, tak? Ale ja w środku sama musiałam przebić się przez jakąś moją osobistą barierę i granicę, bo w mojej głowie było ramowe myślenie, że sukienka to szpilki albo kozaki. Mała rzecz, ja wam pokazuję tutaj na drobnej rzeczy z dnia codziennego, ale przełóżcie to na każdą inną dziedzinę swojego życia. Okej? Tego nam wszystkim życzę. Dzięki. Amen.